Dagmara Moranowska, witam, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w końcu zacznie kształtować pogodny układ wyżowy, który właśnie zapewni nam nawet bezchmurne niebo. Dodatkowo z zachodu zaczną do nas napływać masy cieplejszego powietrza. I tak ta nadchodząca noc w całym kraju zapowiada się bardzo pogodnie. Okresami będzie zupełnie bezchmurnie, ale niestety to ciepłe powietrze tej nocy, które będzie do nas docierać, przez brak chmur będzie szybko uciekać, dlatego przed nami kolejna mroźna noc. Temperatura spadać będzie do minus 2, minus 3 stopni na wschodzie, około minus 3 stopni w centrum. Nieco cieplej będzie właśnie na zachodzie, tutaj maksymalnie 1 stopień, natomiast najchłodniej, najmroźniej będzie wysoko w górach. Tutaj temperatura spadać będzie nawet do minus 15 stopni. Jutro także kontynuacja przepięknej, słonecznej pogody w całym kraju i to przez cały dzień. Towarzyszyć nam będzie słońce. W drugiej części dnia nieco więcej chmur może pojawić się na krańcach zachodnich, ale będą to niegroźne chmury, które nie będą przynosiły nam już opadów. Na termometrach od 5 do 6 stopni we wschodniej części kraju, około 8-9 w centrum i do 10 stopni w okolicach Wrocławia. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu w tej pierwszej części nocy będzie jeszcze całkiem pochmurna, ale w drugiej części nocy pojawią się już liczne przejaśnienia i rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba. Na termometrach w nocy od 0 do minus 2, minus 3 stopni. Jutro przed południem, jak i po południu w całym regionie dominować będzie słoneczna, przepiękna pogoda z temperaturą od 7 do nawet 9 stopni w Inowrocławiu. I z każdym kolejnym dniem będzie robiło się w końcu coraz cieplej. Na barometrach natomiast spadek ciśnienia jutro 1014 hektopaskali. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.